Ten materiał nie jest żadnym clickbaitem. Podam Ci w tym filmie rzeczy, których jestem serio pewien, że wystąpią i które tyczą się Twojego egzaminu. Mam dla Ciebie pewniaki dotyczące nie tego, co będzie na maturze, ale jak na niej będzie. I uważam, że to jest temat tak bardzo niedoceniony i tak bardzo niedotłumaczony, nieprzedstawiany ludziom, którzy chodzą na ten egzamin, że po prostu szok. Mocne, mocne. Skup się na 15 minut i zamiast próbować wyczytać z ości ryby albo jogurtu z płatkami, jaki będzie temat na rozprawce, albo jakie zadania otwarte będą na matematyce, zastanówmy się razem na chłodno, co jest na maturze pewne i co możesz z tym zrobić. Po pierwsze, pewne tak samo jak fakt, że w dzień egzaminów zejdzie słońce, spóźni się komunikacja miejska i w naszym kraju złamana będzie konstytucja, jest to, że w trakcie matury nagle oduczysz się czytania ze zrozumieniem i to jest serio szalenie ważne. Szalenie ważne jest zrozumienie, że stres objawia się właśnie w taki sposób, że proste przeczytanie polecenia i zrozumienie, czego oczekuje od ciebie egzaminator, stają się naprawdę trudne. Ojajajajajajaj. Czyli co? Czyli mamy, kurczę, kłopot. I teraz robi się dość tricky i musisz mi po prostu zaufać. Mi, jako osobie, która pisała każdy egzamin maturalny z humanistycznych przedmiotów i na każdym zgubiła punkty przez czytanie polecenia, jakbym był jakimś, nie wiem, australopitkiem albo jakimś innym głupolem. Robi się tricky, bo nie zawsze będziesz w stanie stwierdzić po sobie, że jesteś mniej uważny albo mniej uważna niż normalnie. Służba. Poświęceń. To są rzeczy najważniejsze. To wcale nie jest oczywiste. Nic ci tego nie sygnalizuje, bo to zależy od tego, jak znosisz stres, jakie masz inne symptomy. Ale uwierz mi, że twój mózg w stresie będzie kusiło, żeby na skróty zapełniać i dopowiadać sobie jakieś rzeczy do polecenia, albo je zmieniać, albo na przykład w części ignorować. Nieważne, czy wchodzisz na egzamin telepiąc się, czy wjeżdżasz z buta do sali razem z komisją, umów się sam albo sama ze sobą, że przez wszystkie egzaminy stosujesz do siebie zasadę ograniczonego zaufania. Taką samą zasadę, jaką stosują kierowcy na drodze. Każdy niby wie, kto ma pierwszeństwo, ale każdy, przynajmniej w teorii, najpierw się sprawdza. I sprawdza, czy kierowca z naprzeciwka, zamiast cię puścić, nie odpala launch control, myśląc, że jest teraz właśnie Buddą w nowym BMW Competition albo, nie wiem, innym Matizie. Masz czas na to, żeby każde polecenie przeczytać 5 razy. Nawet jeśli jest oczywistym ABCD, jakimś easy shitem, które może Ci zająć 45 sekund, to dorzuć drugie 45 sekund i zarób sobie na pewno łatwy punkt. I nie wystarczy tak bezrefleksyjnie, żebyśmy się zgodzili, że trzeba zwracać uwagę na polecenia, no bo raczej nikt nie idzie na egzamin po to, żeby nie przeczytać poleceń i napisać dosłownie jakieś losowe rzeczy. Czy wbrew pozorom, bo w sumie na niektórych maturach trochę tak to pewnie wygląda. Musisz serio wejść na egzamin. Z mojego doświadczenia, zwłaszcza na te egzaminy humanistyczne, z takim założeniem, że Twoja część mózgu odpowiedzialna za czytanie i przyswajanie informacji ma obecnie urlop i na jej miejscu siedzi jakiś stażysta i trzeba go sprawdzać normalnie, słowo po słowie, literka po literce. I fakt, że taki mindset zarobi Ci punkty na maturze, to jest pewniak, w sensie, no, przysięgam, jestem gotów postawić na to swój dom, samochód i jeszcze dorzucam drugi komplet opon. Na marginesie zaznaczę inny obszar z tego tematu uważności, czy zwracania uwagi na rzeczy na maturze. Bo jest pewna grupa osób, która na stres, nawet ten delikatny, reaguje nie taką typową zachowawczością, takim paraliżem intelektualnym, tylko nadmierną pewnością siebie. Ktoś zobaczy na przykład temat na rozprawkę, z którego cokolwiek wie, na przykład dzień wcześniej czytał sobie streszczenie lektury, która jest w nim podana. I zamiast stosować zasadę ograniczonego zaufania wobec siebie, nagle instaluje 10 randomowych kontekstów, myli wszystko co się da i wychodzi z sali po 25 minutach, myśląc, że zostawił albo że zostawiła na egzaminie informacje tak wartościowe jak patent na lek leczący każdy rodzaj nowotworu. To już nie jest pewniak, ale jest duża szansa, że zobaczysz na teście coś, co wydać się właśnie łatwe, takie, że o, to znam. I naturalną reakcją jest wtedy częściowe wyłączenie skupienia, bo przecież właśnie to znasz, bo przecież to są łatwe punkty. To jest moment zastosowania zasady nie ograniczonego zaufania, tylko zasady kompletnego totalitaryzmu mózgowego i sprawdzenia wszystkiego, co robisz od tego momentu 15 razy więcej niż wcześniej. A co no...
kolejny pewniak egzaminacyjny to fakt, że pierwszy dzień egzaminu to jest dla twojej psychiki moment, w którym jak zderzak zgarnie jakieś 95% całego damage'u związanego ze stresem i złym samopoczuciem. Większość osób, z którymi rozmawiałem o maturach i na pewno ja sam, dalibyśmy naprawdę sporo, żeby jeszcze raz móc zainstalować się w swoje ciało na powtórkę pierwszego dnia egzaminu. Nie dlatego, że było jakoś super miło, tylko dlatego, że po prostu jesteś na nim innym człowiekiem. W sensie innym jesteś po nim i innym jesteś w jego trakcie. I warto po prostu mieć tego świadomość, że na pierwszy dzień składa się, no to jest bardzo logiczne, presja, która czasem może być budowana latami, czasem tygodniami, no i nic jej nie zakłóca. To jest po prostu takie wolne gotowanie swojego mózgu, aż do właśnie pierwszego dnia egzaminu. Po nim wiesz już o co chodzi, ale przede wszystkim wszystkie emocje, które ci towarzyszą, są już tylko punktowe. W niektórych przypadkach może to oznaczać taki gigantyczny zjazd pierwszego dnia po egzaminie. Taką solidną na przykład noc ładowania baterii i szczerze, jako humanista pamiętam, że byłem wdzięczny wszystkim bogom edukacji, że matematyka wjeżdżała po polskim, bo to właśnie o nią najbardziej się martwiłem i wszedłem w nią właśnie na takim gigantycznym luzie. Ale nie musisz wcale mieć jakiegoś specjalnego zjazdu. To, co jest pewne, to to, że w porównaniu do pierwszego dnia egzaminu, we wszystkie kolejne będziesz zachowywać się jak na cheatach, jakbyś miał albo miała jakiś edukacyjny god mode. Hell yes! Jeśli ktoś ważyłby osoby pierwszego dnia egzaminów i drugiego, to różnica wynosiłaby jakieś 30 kilo różnych obaw, traum i strachów, które może dalej są obecne później, no bo przecież nie odchodzą, bo nie odchodzą też ich przyczyny, ale ta reakcja jest zupełnie inna. Wyjątek stanowią z mojego doświadczenia i z odbioru egzaminów generalnie ustne. Ustne mają, jak widać, jakieś osobne miejsce w piekle i są osobną kategorią traumy. Mam o tym filmy zresztą na tym kanale, które serdecznie ci polecam. European Champion WKU here. Ustaliliśmy już właśnie, że pewne jest, że nasze ciało, czy twoje ciało, w pierwszy dzień testów zadziała jak zderzak. I w tym sensie ten układ podstawy, które mają być w domyśle łatwiejsze, a później rozszerzenia, teoretycznie nastawione na maksowanie wyników, są trudniejsze, bardziej wymagające, no i ma to sens, że są właśnie później. Ale trzeba uważać na kolejny gigaważny pewniak, który może ci zaszkodzić. Bo trzeci pewniak jest taki, że w trakcie egzaminu się zmęczysz. Serio. I tego też nie wiem, czemu naprawdę niewiele osób, niewiele poradników czy opracowań maturalnych w ogóle omawia, czy w ogóle tego nie dotyka. Bo nigdy wcześniej i prawdopodobnie nigdy też później nie będziesz tak bardzo, w każdą stronę, w bardzo wąskim oknie czasowym, eksploatować do wszystkich granic możliwości ostatnie 15 szarych komórek, które zostały ci w głowie po oglądaniu konferencji gal freakowych. Ochrona jest przy mnie po to, ponieważ jestem cholernie niebezpiecznym skurwysynem. Prawdopodobnie spora część maturzystów dosłownie nigdy nie doświadczy też w tej skali już później stresu egzaminacyjnego. Praca intelektualna i ciężar stresu odkłada się niesamowicie w organizmie, no wystarczy, że spojrzysz na swoich starych. Jeśli to olejesz i na przykład zaraz po pierwszych egzaminach odpalisz się jakby nigdy nic z nauką na kolejne, bo wiesz, że masz je za, nie wiem, 3 albo 5 dni i trzeba cisnąć, to możesz sobie zrobić naprawdę giga krzywdę i sprawić, że na kolejnych egzaminach będzie ci naprawdę ciężko pozostać skupionym. Stop! Get some help. Bo po części będzie to dalej winą właśnie ciągnącego się za tobą stresu, ale przede wszystkim będzie tak dlatego, że twój mózg nigdy nie pisał się i nie powstawał po to, żeby przechodzić taki intelektualny bootcamp, tak jakbyśmy trenowali do Navy Seals. Zużywamy się mega szybko jako ludzie, jeśli chodzi o kreatywne myślenie, albo po prostu myślenie w skupieniu, myślenie analityczne. Strategicznie po każdym egzaminie jest dobrze zrobić resztę dnia totalnego relaksu, bo jesteś wtedy jak po intelektualnej wersji zawodów sportowych. Masz jeszcze trochę adrenaliny, która swoją drogą sprawia, że nie istnieje szansa, że serio przyswoisz to, czego próbujesz się nauczyć zaraz po napisanym egzaminie i masz też jak po zawodach sportowych zmęczony organizm, no tak po prostu, tylko jeszcze za wcześnie, żebyś to odczuł. Albo odczuwała. Czyli co? Czyli mamy, kurczę, kłopot. Nie chodzi nawet tylko o to, żeby teraz, mając tego pewniaka w głowie, skupić się w trakcie matur na tym, żeby odbić sobie te 8 albo 9 godzin snu. Chociaż jeśli tylko jesteś cyborgiem i umiesz coś takiego dokonać, to super, ale nie tylko o to chodzi. Nie chodzi też o to, żeby przez cały okres egzaminów pić jakieś aktywne biologicznie koktajle zamiast energetyków zmieszanych z olejem napędowym, tak jak w trakcie nauki do matury. Chodzi o po prostu takie zdrowe podejście do tego, że już po pierwszym egzaminie jesteś trochę zużyty albo trochę zużyta
i musisz odpocząć. I zamiast wrzucać ci tutaj rady, jak odpoczywać, typu, nie wiem, idź na spacer, bo w sumie obojętne, jak to zrobisz, jakby nieważne, zwrócę twoją uwagę na fakt, że warto na tym punkcie uwrażliwić swoje otoczenie, czy twoje otoczenie. Młodszych i starszych znajomych, ale przede wszystkim rodziców, którzy prawdopodobnie chcą ci pomóc, ale kompletnie nie czają, o co chodzi z maturą, jak to wygląda, i może być też tak, że przez myśl im po prostu nie przejdzie, że potrzebujesz w tym okresie naprawdę dużo me time. No chyba, że nie najlepiej wypoczywasz właśnie samemu i wolisz w grupie, to wtedy potrzebujesz dużo we time, jeśli coś takiego istnieje w ogóle. Ludzie, maturzyści, ale też ich otoczenie nie ma zielonego pojęcia o tym, czy nie patrzy na maturę jak na gigantyczny wysiłek intelektualny, który serio potrafi zryć banie, a to jest ostatnie, czego chcesz, no właśnie przed na przykład rozszerzeniami albo przed ustnymi. I te trzy pewniaki, na które, jak już mówiłem, stawiam dom i jakieś dodatkowe bonusy, to są rzeczy, na które w przeciwieństwie do wróżenia, lektury, warto poświęcić czas i warto poświęcić energię czy uwagę, nawet tuż przed egzaminem. Trzeba być gotowym, żeby sobie nie ufać, i trzeba wiedzieć, że to bardzo mocno sprawdza matura i bardzo brutalnie cię karze, jeśli sobie zaufasz. Jeszcze jak? Trzeba rozumieć wartość wypoczynku w trakcie tego dziwnego procesu i warto też zdawać sobie sprawę z różnicy w naszym samopoczuciu i działaniu stresu w kolejnych dniach. Na marginesie dodam, że istnieje naprawdę niewiele haseł na świecie, które triggerują mnie równie skutecznie, co pewniaki maturalne rozumiane jako właśnie takie pewniaki merytoryczne. W 2024 roku przez 30 dni przed maturą publikowałem filmy do języka polskiego, z których dosłownie każdy zasługuje na miano pewniaka. Jeśli coś jest w podstawie programowej, poświęca się temu dużo czasu, to już ze spokojem można powiedzieć, że to był, czy jest pewniak. A jeszcze jak to było w poprzednich latach, to już w ogóle. Co za przypadek? Do tego dochodzi te 17 różnych pokrętnych sposobów, które nie mają nic wspólnego z logiką, ale dla maturzysty na kilka dni przed egzaminem wydają się w 100% prawdziwe, jakby zostały przebadane we szwajcarskim CERN-ie, albo jakby informację o nich znaleziono zapisaną na dnie rowu mariańskiego. Nie mający żadnego wstydu ludzie będą rozumować na przykład, że jeśli coś często pojawia się na maturze, to będzie też teraz i będą ci to podawać jako gwarancję, albo powiedzą ci, że jeśli czegoś nie było dawno na maturze, to będzie w tym roku, albo powiedzą ci, że coś będzie, bo jest to aktualny obecnie temat. Albo powiedzą ci, że ponieważ mało się o czym słyszy, to pewnie CKE będzie chciało tę dyskusję rozpocząć. Albo wybierze to, bo jest przecież bezpieczne i da temat o relacji artysty z dziełem. No tak było. Może być stulecie czyjejś śmierci, autor jakiegoś twierdzenia matematycznego jadł 50 lat temu lody w Polsce, albo jakiś historyczny traktat 200 lat temu był ponownie ratyfikowany. Co ty pierdolisz, człowieku? To wszystko mogą być naraz powody za tym, że coś powinno być zgodnie z tą logiką w tym roku, albo nie. I najgorsze jest to, że ludzie gadający o tych rzeczach raz na jakiś czas trafią, bo podstawa programowa, ramy lektur obowiązkowych, no wcale nie są aż tak szalenie rozległe, żeby to było nieprawdopodobne, żeby trafić z czymś, co na egzaminie faktycznie będzie. I na koniec powiem tak przewrotnie, że jeśli jest tak, że wkręcanie sobie przed egzaminem, że idziesz tam dosłownie wiedząc, co będzie, bo po prostu, nie wiem, gwiazdy ułożyły ci się w cyfrę 1984, to jakby spoko. Jest to forma radzenia sobie z losowością, z niepewnością, i jeśli tylko takie myślenie cię uspokoi i jeśli serio tak jest, że cię uspokaja, to droga wolna. W tym materiale, ponieważ szanuję twój intelekt, zaznaczam te rzeczy, które no, są w jakiś taki sposób prawdziwe, to znaczy jestem pewien, że warto się na nich skupić i wiem to z autopsji. Na koniec chciałbym ci życzyć powodzenia i szalenie ci dziękuję za to, że oglądasz moje filmy. Możesz rozważyć pokazanie ich szerzej, to będzie dla mnie no, super sprawa, ale najbardziej super dla mnie będzie, jeśli poradzisz sobie fajnie na egzaminie. Cześć. Musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to, i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.